Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Dzisiaj gościem farbowania życia Agata Potapska, psycholog. Dzień dobry. Ale nie będziemy rozmawiać o dobrych radach dla innych. Tylko o depresji. Psycholog z depresją. Mhm. To ty. Tak. Wstyd, dramat, porażka? Tak myślałaś o tym, czy nie? Nie, nie myślałam tak o tym, ale zaskoczyło mnie to niewątpliwie. Kiedy, yy, kiedy zrozumiałeś, że masz depresję? Zrozumiałam, że mam depresję, kiedy doszło do takiej sytuacji, że nie wstawałam z łóżka. Nie jadłam, nie myłam się, no i miałam myśli samobójcze, to wtedy stwierdziłam, że no chyba to nie jest zwykły smutek i chyba coś jest nie tak. Zresztą e, tak byłam zaskoczona e, tym, co się stało w moim życiu, że e, no i moi rodzice byli tym zaskoczeni, że po prostu moja mama już nie wiedząc co robi, co robić, no po prostu wpakowałem mnie w samochód i zawiozła do psychiatry i tak to się tak powiem, zaczęło. A to dobrze, że, że miała taki przebłysk, że cię wpakowała w samochód i zawiozła do psychiatry, a nie powiedziała przestań ryczeć. Tak, bo to już dosyć długo trwało. To była taka, to była taka sytuacja, no nie wiem, może tak dojdźmy do meritum, jak to się stało, bo nie jestem. Nie jestem z, no róż, każda ta depresja jest inna, ale ja nie jestem takim powiedzmy przypadkiem, że Gdzieś tam od dzieciństwa, mhm. zawsze coś tam tego. Nie, wszystko było dobrze u mnie, wszystko było prawidłowo. E, nigdy nie miałam żadnych problemów psychicznych, zawsze było w, wszystko, wszystko fajnie. E, interesował mnie człowiek, dlaczego ludzie się zachowują w jakiś tam sposób, dlatego wybrałam te studia, no tak z powołania. E, I było coś takiego, że, znaczy coś takiego. Byłam 10 lat w małżeństwie. I po tych 10 latach, ni stąd, ni ząd, można w zasadzie powiedzieć, nastąpił ten rozwód. To już nie wchodząc tam w szczegóły, bo to jest nieistotne tutaj dla tego programu, ale istotne jest to, że ja w ogóle byłam na to nieprzygotowana, że to się stało tak nagle, że w ogóle ja się tego nie spodziewałam, że to był największy dramat mojego życia, tak? bo no, ja sobie tak myślałam, że ja się zestarzeję tak? z tym człowiekiem, że to jest powiedzmy miłość mojego życia. No i i nagle. I po prostu mhm. to się stało tak nagle, nie? Już nie? I to po prostu okazało się, że ja myślałam, że jestem silną osobą, ale to kompletnie przekroczyło moje zasoby indywidualne. To po prostu tego nie ogarnęłam. No i ja myślałam, że no po prostu no to jest smutek, żal, tak, że no, no to jest normalne, no, że takie fatalne wydarzenie życiowe, tak. No, że, że leżysz że... i płaczesz. No, że leżysz i płaczesz, nie? No, że no po prostu kto by nie leżał, nie no płaka, tak, nie? Oczywiste. Ale tak wdupiłam w to totalnie, że jak to się tak zaczęło pogłębiać, pogłębiać, kompletnie mi nic nie pomagało, i już dostałam do, do takiej. To już nie tylko błyskota, ale taka beznadzieja, takie poczucie kompletnego bezsensu, końca życia, no że w ogóle już mi nic nie... No, klasyka taka się Ale to tak zasadzie. tydzień, dwa, trzeci tydzień sobie leżałaś w łóżku, już no. No, za długo to trwało, tak? No, to tak nie było parę dni i wstanę, nie, nie, otrze, otrzepię nie, nie. się i, i trzeba nie, żyć dalej? Nie, ja już za trzy tygodnie, prawie mhm. już z miesiąc leżałam, kiedy moja mama stwierdziła... Już po prostu oni już nie wiedzieli, co ze mną robić, no bo yy, no to już było takie, że jak już nie jesz... No tak. Nie myjesz się i w ogóle masz myśli samobójcze, no to po prostu ona już nie wiedział, co ze mną zrobić. Ja, ja sama, sama zaskoczona dla siebie byłam, że to tak wdupiłam, mnie, że to po prostu tak mnie, tak mnie władowało, tak sobie nie porodziłam. No bo przecież jestem psychologiem, tak powiem sobie, lepiej radzi, bo mam tą wiedzę. Tak? Ale to słyszałaś, czy to sama sobie mówiłaś? Na początku mówiłam sobie sama, mhm. nie? No, że przecież ja tą wiedzę mam, wiem jak te mechanizmy działają, wiem w jaki sposób to wygląda, no i, 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 i przecież jestem silna, tak? No i, no i co to ma być, nie? Co to ma być w ogóle, nie, do cholery? Eee. No i potem już nie rozwlekając tego, no to się skończyło tak, że. No musiałam brać leki, bo nie byłam się w stanie z tego ogarnąć. Żeby po prostu zacząć funkcjonować, żeby z tego zacząć łóżka normalnie być, nie? funkcjonować. E... No ten początek był taki fatalny, bo ja akurat dostałam wszystkich prawie tych skutków ubocznych i miałam pogorszenie. A byłaś na nie przygotowana? E, nie. Teoretycznie pewnie. Tak teoretycznie, nie? Ale to znowu mnie to biło, hmm. bo, bo, ja mówię, no miało być lepiej, tak, tak, hello, tak. nie? A jest gorzej pierwsze jest parę gorzej, tygodni. Nie? I pojawiły mi się już takie ostre myśli samobójcze, ale psychiatra też uprzedził moich rodziców, ja mu. No to też było ciężkie dla, dla moich rodziców, bo ja wtedy, no, mieszkałam, pomieszkiwałam u nich też. To taka sytuacja, że się e, dorosła baba zwaliła na chatę, tak, y, do mamy i taty. No, ale ja nie miałam za przeproszeniem innej, innej opcji. No i że tak biedni musieli się tak trochę, mną ze mną. No, ja tak wychodziłam, wychodziłam. Później, jak już zaczęło to działać, to. Zaczęłam tak stawać powoli na nogi, i powiedzmy sobie, że zrobiłam sobie autoterapię. To znaczy, się zgłosiłam do paru psychoterapeutów. Może to zaskakująco brzmi, ale jak się dowiedzieli, że jestem psychologiem, to powiedzieli, że no, nie, no praca z psychologiem to jest. No, ale że nie bardzo, że bo co? No bo nie, Będziesz się mądrzyć? Będziesz mądrzejsza? Nie to będziesz wiem, ale no to, uparta, jest, że to jest ciężka robota z psychologiem, nie. Ja za dużo wiem i w ogóle nie. Może ktoś inny. I tak, ja w końcu wiedziałam, a wy dupę, nie. I zaczęłam y, sama, że tak powiem, to ogarniać. Może to tak. Y, te leki mi pomogły w ogóle wstać, wstać tak. Ale no. zaczęłam robić sobie autoterapię i zrobiłam masę różnych rzeczy. Czyli I na przykład co? Zmieniłam totalnie, że tak powiem, swoje życie. Wydaje mi się, że jestem kompletnie inną osobą niż wam. Znaczy, kompletnie. Pewnie to gdzieś wszystko było, tak. Te zasoby gdzieś tam były, tylko ja je po prostu zbudowałam w inny sposób. Od najprostszych rzeczy, po rzeczy najprostsze rzeczy, wypieprzyłam wszystko z szaf. Wszystko wypieprzyłam, wszystkie buty wywaliłam, wszystkie ubrania wywa wywaliłam, po prostu wszystko, co było związane z poprzednim życiem. Wywaliłam wszystko i wszystko kupiłam, no, no, znaczy, no i także naraz, bo nie było stać, ale zrobiłam to etapami. Tak pozbyłam się po prostu wszystkiego, co odpiżamy, kurde mhm. po majtki. Wywaliłam po prostu wszystko. I siedzę w domu i tak, kurde, koniec tego. Zapisałam się do fryzjera, zapisałam się do kosmetyczki, nie? W ogóle coś zrobiłam ze sobą, nie? I tak dalej. No i ja mówię: koniec. Zapuściłam włosy, bo ja całe małżeństwo miałam bardzo, bardzo, bardzo mhm. krótkie włosy. I nigdy nic nie zrobiłam. Koniec, z włosami. Czy czułeś, że takie odcięcie od poprzedniego życia tak. ci pomoże, że wyrzucenie tego właśnie zmiana... Tak, ja teraz będę. No mhm. trudno, już z tym nic nie zrobię. Nie nie ma się co po prostu tutaj dołować jeszcze bardziej. No tak, no, no bo nie masz prostu, już wpływu na sytuację. No już nie? wiesz, ogarnam to wszystko, zrozumiałam, leki mi pomogły. Weszłam sobie w ten proces, i ja mówię: ja teraz będę budować siebie na nowo. nie. I będzie zupełnie coś innego. I zaczęłam robić rzeczy, których nigdy nie robiłam. Na przykład zaczęłam jeździć samochodem. No, może to jest dla kogoś śmieszne, ale ja zawsze byłam wożona. Mm -hmm. Żona przy mężu, wiesz, jedzie sobie, nie? Mm -hmm. Jak kurwa, zaczęłam jeździć. Pierwsza podróż do Lublina, słuchaj, 50 kilometrów, to, ja, to ja cała spocona wrócę. Potem sobie pojechałam do Krakowa, zaczęłam sobie jeździć. E, moja mama, wiesz, ale jak to? Ja to, I zaczęłam sobie po prostu. Ludzie zaczęli mówić, ale jak to, jak to? A ja mówię, no, ale co z tego, nie? W zasadzie. Ludzie, co mnie znają z, z bliższego otoczenia, to wiedzą, że ja często mówię, no i co z tego. No ale, no ale tak jest, tak kompletnie przestam się trzymać. Pamiętam, że sobie yy, kupiłam jakieś bilety do muzeum w Krakowie. Po prostu sobie pojechałam na weekend, łaziłam bez celu i było mi z tym dobrze. Odwiedziłam sobie takie galerie tak. i zaczęłam chodzić po górach, zaczęłam się wspinać. Byłam w miejscach, których nigdy nie byłam. Zrobiłam wszystko w Tatrach. Od dwóch lat yy, uprawiam bouldering, to jest spinanie bez liny. Od poziomu zero weszłam sobie powiedzmy na poziom satysfakcjonujący mnie. Raz w tygodniu przynajmniej jestem na treningu. E, biegałam zawsze, ale teraz biega, biegam regularnie. To jest wszystko po prostu dbanie o swoje zdrowie psychiczne i to nie jest jako otoczenie z zewnątrz, może odbierać egoizm, tylko to jest dbanie o siebie. Jak ja mam komuś pomagać? Jak ja mam dobrze funkcjonować, jak nie zacznę od siebie? Ale wiesz co, tak sobie myślę, co mogą y, pomyśleć sobie osoby, które nas oglądają albo nas słuchają, że no tak, no, no dobra, no, wyrzuciła wszystko, poszła do fryzjera, zapuściła włosy, zaczęła jeździć samochodem na wycieczki, mhm. y, ale że to na przykład, że to nie pomoże na depresję. Czy to, czy to Twoim zdaniem, ta, właśnie ta Twoja autoterapia, to było takie podejście, jednak bardzo indywidualne, trzeba patrzeć, co mhm. dla mnie będzie dobre, czy tak. są pewne rzeczy, które są gwarantami wyjścia z Ja myślę, z depresji. że nie ma czegoś takiego. I ja to myśl... sobie pomyślałaś w tej autoterapii, co dla mnie będzie dobre? Tak, to jest zawsze pytanie, co ja chcę. Mhm. Bo zawsze ludzie mówią, co ja nie chcę. Ja nie chcę mhm. mieć depresji. No tak. Ja nie no chcę tak, mieć chujowego życia. Ja nie chcę mieć, nie wiem, no. stresującej pracy. Ale jak zadasz pytanie, ale co ty chcesz? To albo wszyscy siedzą i tak, hmm, Nie? Albo, nie wiem. Nie? Bo to nie jest takie, że jak mówią, nie chcę mieć depresji, to znaczy, że chcę nie mieć depresji, bo to znowu nie. Tylko na przykład ludzie chcą różnych rzeczy. To zawsze są różne rzeczy same. Jak ja pytam w gabinecie, ale co to byś chciał? To oni mówią tak: No, to jeden ci powie tak: yy, chciałbym przestać, chciałbym być bardziej stabilny, chciałbym mieć spokój w domu, chciałbym wyjść na rower, to są różne rzeczy. I to jest takie zadanie, pytanie sobie, co, co ty chcesz, co ty chcesz robić, co ty chcesz osiągnąć, jak chcesz funkcjonować, co ty po prostu chcesz. A nie miałaś zacząłeś... takiego problemu, żeby rozróżnić, żeby w ogóle na przykład wiedzieć, co ja chcę, bo ja na przykład długo się zmagałam z tym, mm -hmm. że ja nie wiedziałam, co mm -hmm. ja chcę, a co powinnam. Jednak w tej powinności funkcjonowałam mm -hmm. 30 par lat mm -hmm. i nie miałam pojęcia, co ja, co ja w ogóle myślę na jakiś temat, też nie wiedziałam czasem, mm -hmm. albo co ja chcę. Mm -hmm. y więc stąd pytam, czy, czy, czy od razu jakby wiedziałaś, y Czego chcesz? Czy jednak miałaś takie, okej, okay, co wypada, co nie wypada? Wiesz co, na szczęście, ja jestem z takiego domu, że y, u mnie w domu nigdy nie mówiło się, że coś wypada, mhm. albo co sąsiedzi powiedzą, co inni pomyślą. Na szczęście, bo jeszcze musiałabym się z tym zmagać. No bo to zapada. W, tak, bardzo. W, w pamięci, y, 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 nie założę tego, bo co ludzie powiedzą, nie zrobię tam tego, bo ktoś coś powie, tak? bo cię bo ocenią tego. To jest zawsze, u mnie to na szczęście nie było czegoś takiego i Czasami słyszę od otoczenia takie rzeczy, tak? No, gdzie ty znowu jedziesz, gdzie ty leziesz, kiedy siądziesz na dupie, tak? Masz jakieś tam swoje la. Ja zawsze mówię, ja mam 20, nie? Ja w ogóle nie. Cały czas masz 20. Cały coś, czas czy? mam 20. Mm -hmm. I, i, I w ogóle nie, nie czuję żadnych takich, i też tak jak funkcjonuje to się czuję na 20. Nie, zawsze sobie mówię tak, no i co z tego, że coś pomyśli, nie? Nie wiem tego, powinno się. W ogóle to też niewolnictwo jest takich, powinieneś, nie wypada, co ludzie pomyślą, nie w twoim wieku, no, no nie wiem, masę z takich schematów. Ja też, dlaczego zdecydowałam się też, taka dygresja może teraz, dlaczego zdecydowałam się w zasadzie na to przyje przyjechać tutaj, żeby to opowiedzieć. Dlatego, że ja cały czas się spotykam z tym, że ze wstydem. Że ludzie dookoła mnie chorują na depresję, się wstydzą o tym powiedzieć, wstydzą się iść do psychiatry, bo jak się idzie do psychiatry, to jest je czubkiem, chorym psychicznie i tak dalej. Nie wolno o tym mówić, nie można się z tym dzielić, trzeba to ukrywać. Yy, ja sobie tak pomyślałam, że jeżeli ja to powiem, a ludzie powiedzą: No, jak to psycholog i ma depresję? No tak, bo to jest też człowiek. Ja sobie tak pomyślałam, że jak ja tu przyjadę i o tym powiem i chociażby jedna osoba odważy się nie? i coś zrobi z tym swoim życiem. To ja już będę zadowolona. Robię to dla siebie, ale też robię to dla, dla innych ludzi. No bo ile ja osobom to powiem w gabinecie, a tak dużo osób na przykład nas zobaczy, nie? Że z tym da się żyć, że można z tego wyjść, że można mieć fajne życie satysfakcjonujące, że można. Tak jak superwizorka, znana terapeutka DSR powiedziała takie zdanie kiedyś na szkoleniu, które ja bardzo dobrze zapamiętałam i wydaje się, że bardzo trafne, że. Nie ma takiego gówna, z którego nie można zrobić nawozu. O, bardzo mi się to podoba. I mnie się też strasznie to podoba. Szynnie. I sobie bardzo to wzięłam, nie? I to jest takie trafiające do ludzi, nie? No tak. Nie? A o ci mówi, ale mnie matka zmarła, tak? A mnie tam zostało różne ktoś, tragedie nie? Różne, każdego Ale dotykałem. wiesz to też jest taka koncepcja dezintegracji pozytywnej. To znaczy, że żeby wejść na wyższy poziom jakiegoś takiego funkcjonowania, no musisz mieć ten taki kryzys, tylko żeby z niego wyjść, nie? A nie tak, dupić. tylko trzeba właśnie mieć siłę, więc jak ty tą siłę zdobywałaś? Leki ci dały. Ja siłę? myślę, że to było Aha. na początku, to jest niesamowicie ważne, że leki, bo to też zależy, jaki tam jest poziom, jaki jest taki głęboki poziom, tej taki jak ja miałam. Myślę, że to jest za mało, żeby terapia. To musiały być leki. Wyraźnie to no była totalnie... No tak, bo jak totalnie, już leżysz w łóżku, tak, to była totalnie, tak. wiesz, to jest, to jest totalnie biochemia y, zawalona w mózgu i tego, no ja po prostu nie byłam tego w stanie sił, woli, ani, no niczym nie byłam w stanie z tego, po prostu to nie był tylko smutek, tylko była to taka nadzieja, no. Fizycznie też, nie? I taki bezsens tego życia, mhm. że wiesz, że ja, ja, ja mam syna, nie, który ma 8 mhm. lat i ten syn nie był argumentem za życiem. To okay. mówię to specjalnie, żeby ludzie też zrozumieli... Co to znaczy depresja, tak? No masz dziecko, no, no ale, ale depresja mówi, no i co z tego, zabij się, nie? Przecież twoje życie jest bez sensu, tak? Twoje życie się zawaliło, nie masz po co żyć, nie? I niesamowicie też mnie zaskoczyło to, że mimo tylu akcji, które teraz są, że to jest tak program nagły, tak jak autyzm się nagłaśnia, to teraz ta depresja, że tyle się o tym mówi. Programy powstają, trąbi się w telewizji, znani ludzie się przyznają, tak, choroba XXI wieku. A co ja usłyszałam? Weź się w garść. No, psycholog z depresją, i nie mają gorzej. Ale od rodziny, znajomych? Od, od, od rodziny, od, ludzi pracy, od znajomych, kogo? od ludzi, mm -hmm. tak, od różnych ludzi. Ja cały czas taki feedback otrzymywałam, nie? No, ale inni mają gorzej. No ale, no ale jak to? No ale jak to psycholog z depresją, nie? E, e, no, e, idź pobiegaj, nie? szczególnie, że ja biegam, już mnie to wkurwiało po prostu, idź pobiegaj, mi się wtedy w ogóle nic nie chciało, nie? E, no ale nie możesz po prostu nie płakać. A z czego się to bierze, twoim zdaniem? Właśnie z braku wiedzy, czy z naszej takiej mentalności polskości? Czy... A z wielu rzeczy. Ja myślę, mhm. że z braku wiedzy nadal, ale też myślę, że dla ludzi jest obciążające patrzenie też, taki dyskomfort no Jesteś smutna, płaczesz i otoczenie jakoś tego nie ogarnia, właśnie. No, no, a zamiast krępujący chodzi, jest krępujący na osobę i być może się osobie, która ryczy. Nie wiadomo, nie? co z tym no, leży, nie? Leży się, do niczego nie nadaje. Ja mówię, no to, to może byś chociaż Gary pozmywała. Ja mówię, jakie kurwa, Gary, jaki i nie? Znamy to, nie? No mówię, ale ja nie się. mogę. No. A w ogóle to już potem już nic mi się nie chciało odpowiadać, nie? To było, to było... cały czas mi się wydaje, że to się kojarzy, że ty jesteś po prostu smutny. No właśnie, nie. czasem nawet osoba z depresją nie jest smutna. Czasami nie. Tego Czasami. nie pokazuje. Tylko w środku ma taki smutek i taką pustkę, że ten smutek tak. jest w środku. Mnie to było największe poczucie beznadziei, mhm. bez sens istnienia. Dla mnie to był bezsens totalny istnienia. Że to. Ja teraz widzę, jakie błędy popełniłam, tak? No bo jeżeli. E... Gdzieś tam, powiedzmy sobie, no różne. Ktoś, ja sobie widziałam taki schemat do głowy, że no w zasadzie małżeństwo jest najważniejsze, i co ja bez tego biednego męża mhm. zrobię, no to potem jak mi to no tak. walnęło, no to już koniec świata. Tak. Nie, że ty jesteś najważniejsza jako ty? Tak, że, że, że To mhm. może być, ale nie musi, tak? Że życie tak czasami wygląda, że czasami się udają związki, czasami się nie udają, nie? Ale ja też widzę, że to jest tak, to jest ogromna porażka, taka, nie. To już jest bez znaczenia, jak ten rozwód, ale generalnie, rozwód jakikolwiek. To jest ogromna porażka życiowa, no i, i to już jest po prostu koniec świata. Nie, nie możesz się zbudować na nowo, nie możesz nic z tym zrobić. Yy, ja, się, ja się też nauczyłam na przykład ogromnej wdzięczności. Za wszystko. Ja nie robiłam na przykład takich rzeczy. Yy, ja, jak obserwuję swoją rodzinę, to, to takie rzeczy widziałam w przyszłości, jak takie tendencje depresyjno-lękowe w rodzinie. I taka tendencja do perfekcjonizmu, czyli też, co w szkole nam wdrażają, że no wiesz, musisz mieć ze wszystkiego piątki, nie? W pewnym momencie, no, no nie jesteś w stanie mieć ze wszystkiego z piątki, no to, to to ogarnęłam gdzieś dopiero na studiach, że ja nie muszę być ze wszystkiego najlepsza, a wiesz, że to też jest droga do jakichś takich pesymistycznych... No ja to szybko ogarnęłaś, bo ja to tak jeszcze się no buję, studiach, z tematem. No na studiach stwierdziłam, że no i ha, jak to no. się mówi, i, i nie zrobię tej pracy domowej, i nie będę miała sam i mam to w dupie, Yy, i, to, I to trochę mi zajęło. Natomiast ja też widzę takie, też generacyjne trochę rzeczy, pokoleniowe, nie? Na przykład u mnie w rodzinie, nie wszyscy członkowie, ale, ale są niektóre takie, takie, generacyjne rzeczy przekazywane, tak na przykład: yy, jadę gdzieś, spadniesz tam, idę pobiegać, nie biegaj po ciemku, bo cię zgwałcą, nie? Yy, I idę coś tam, na pewno yy, nie idź bo będziesz miała, wypadnie. To jest po prostu takie, od razu takie lękowe, wie. I nie daje się ściągać w dół, olewam w ogóle takie rzeczy, nie daję się w to wkręcić, ale widzę, że takie rzeczy też gdzieś tam mogą być trochę predysponujące do tego, że może mimo wielkiej tragedii życiowej gdzieś bardziej... Bo nie wszyscy wdupiają po rozwodzie w depresję. No nie, tak myślę. nie. No, no, właśnie. To, to zależy chyba od się, siły, mocy, zasobów rzeczy, jakie masz, no, tak. od, od otoczenia. No, milion myślę, że jest no. takich składników. A powiedz mi, czy, czy autoterapia to jest taka metoda dla psychoterapeutów, czy każdy sobie może zrobić autoterapię? Czy, czy ty hmm. jako psycholog masz do tego narzędzia, że ty nad tym pracujesz? Czy, no bo wiesz, z jednej strony mówisz o, o tej autoterapii, którą hmm. sobie zrobiłaś. to I robię. To, to, to właśnie mogą niektórzy pomyśleć, aha, no dobra, no to po co będę szła do psychologa, no skoro hmm. mogę sobie zrobić autoterapię. Co to jest za metoda? No znaczy, wiesz, co, tak sobie to nazwałam, mm -hmm. ale myślę, że to jest na tym etapie, na jakimś jesteśmy. To jest ogromna świadomość. Znaczy, ja nie polecam czegoś takiego, no żeby ktoś nas po tym programie nie zrozumiał, że, a mam depresję, to nie muszę iść do psychoterapeuty, nie muszę iść do psychiatry, bo se sama to ogarnę. No wątpliwe to jest raczej. Natomiast ja tak poznałam dokładnie siebie. Co ja chcę, jakie mam oczekiwania, jakie mam zasoby indywidualne, w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić, co u mnie działa, co u mnie nie działa i po prostu zacząć to stosować. Aha, czyli jak trzy razy w tygodniu biegam, robię to i to jest pomocne, widzę, że się po tym lepiej czuję i dobra, to ja będę to robić. Taka naczelna zasada terapii jest, jeżeli coś działa, rób tego więcej i ja po prostu to robię. Jeżeli, jeżeli, coś, jeżeli coś nie działa, no to po prostu tego nie rób a jeżeli się coś nie popsuło, to nie naprawiaj tego, bo my też jako, też mam taką tendencję, że no nie zepsuło się, ale kurna przestawię ten mebelek w domu, nie? Ten fotel tak, poprawię, tak. mimo że on stał dobrym. Po cholerę to robić, nie? I takie nieangażowanie się w przeszłość, nie wybieganie, e, nie wiadomo ile lat. no fajnie jak mam jakieś plany w góry za rok, ale no ja mogę, nie wiem, za tydzień nie żyć i wiem, że to fatalnie brzmi, jakbym tak w rodzinie powiedziała, ale to nie jest tak, że ja za tydzień będę nie żyć, tylko po prostu ja się absolutnie spodziewam w tym momencie w życiu wszystkiego i niczego. I na serio tak żyję. Czyli z dnia na dzień? Z dnia na dzień. Ja oczywiście mam jakieś plany. Miałam jakieś plany, odwołali mi przez COVID wyjazd w Andy, tam no, miałam robić pięciotysięcznik, tak? Bo w tamtym roku pojechałam sobie w Alp. Był COVID, ja sobie pojechałam w Alpy i robiłam powyżej czterech tysięcy. I wszyscy tak pokazywali, mm -hmm. a ja tam nikogo nie było, bo wszyscy siedzieli w Tatrach, nie? No, chciałam. Chciałam, pojechałam, zrealizowałam swoje marzenie, mam jakieś inne marzenia, ale tak jak mówię, no może mi na jutro, jutro może mi cegła na łeb spaść. Tak. No, i, no i to, no i trudno, może trudno, no to jest, jakby moja mama to że to powie, że to jest matko boska, przecież to jest straszne, nie mów tak, no ale takie jest tak, życie. Tak, no nie. jakby, no nie masz potem tym. No nie wpływ. mam. Y, dlaczego ta, autoterapia? Ech. Tam wykorzystałaś narzędzia, których się nauczyłaś na, tak. na studiach i, i, i swojej tak, pracy. Tak, ale ja w międzyczasie zrobiłam też yy, szkołę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ja najpierw mm -hmm. zrobiłam to sobie iść tak, a zrobię to dla siebie. Jak nie będę tego wykorzystywać w gabinecie, albo tego, no to ha, tam zrobię to dla siebie. Jak ja zobaczyłam, że to, co ja się w szkole nauczyłam, to się okazało, że ja wcześniej to robiłam, tylko że ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Mhm. I sobie to nazywam autoterapią, ale to się nazywa, że to jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniu. Też nie każdemu będzie to pomocne, nie każdemu. W ogóle nie ma złotych rozwiązań. Trzeba to uszyć na siebie, dla swoich potrzeb. Yy, to nie pomaga szukać czegoś innego. Ten terapeuta jakoś, nie wiem, nie mamy feelingu, szukam kogoś innego. Ja też nie muszę każdemu pasować, nie. Ale czego też się skupiam tak mocno na na tym na taki autoterapia to jest, no nie to, że jestem na nie jakimś poziomie, ale to wymaga ogromnej dyscypliny, ogromnego obserwowania siebie, bardzo dużej wiedzy o tym jak reagujesz, jak się zachowujesz i co ci pomaga. Obserwacji nie? głównie Obserwacji siebie, cały siebie i no jednak słuchaj no jeżeli ten frazes, jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu, no to musisz coś zmienić w swoim życiu, a nie ludzie często tak, no tak ja to wiem, wiem, ale nie pójdą nie zaczną biegać, powiedzą, no jednak to nie jest dla mnie, ale spróbowałam. Nie pójdą do tego psychiatry, nie pójdą do tego psychologa, nie, nie, nie pójdą, nie wiem, na jogę, na, nie, wiem, nie zmienią towarzystwa, nie zrobią coś na przykład poza strefą komfortu, tylko robią cały czas tak samo jak do tej pory i oczekują, że będą zmiany. Ja teraz bardzo na przykład się teraz pilnuję, bo znowu jestem w procesie dbania mocnego o siebie. Znaczy, cały czas dbam o siebie, bo się boję, że będę miała jakieś, no to już 7 lat minęło tam, no 7. Ale żeby wdupić, nie wdupić, bo pamiętam jak to było i, i nie chcę tego, chociaż też jestem gotowa, że może coś takiego być, bo jak się choruje na depresję, to, to, to może to być, ale. Ale można zapobiegać też. No, tak, e, więc tymi cały czas. Nie? Tak, ale taki dosyć duży wysiłek w to wkłada. w zasadzie, to jak ludzie nasłyszują, jak ja powiem nazwę to, że walczę codziennie o siebie, mm -hmm. bo tak robię. Ktoś może powiedzieć, o Jezu, nie, to tak codziennie. No A. tak, to jak się alkohol codziennie nie pije, no to ja codziennie walczę, o to, żeby nie wdupić w jakiś tam zły nastrój. Teraz jestem szczególnie w takim ogromnej koncentracji na siebie, robieniu bardzo dużo rzeczy dla siebie, dlatego że byłam dwa lata. W związku, bardzo udanym związku, bardzo fajnym, yy, na takim dużym poziomie dojrzałości, i bardzo mi to odpowiadało. I no właśnie. I w lutym tego roku ten człowiek zginął w wypadku. Tego roku, czyli minęło pół roku. No i pierwsze co sobie no to teraz, teraz wdupimy. Nie? Ja byłam pewna, że mnie szlak trafi. Że no się bo, położysz z tak ja byłam mhm. pewna, że ja po prostu, znaczy ja nic takiego jeszcze nie ale już w głowie miałam, Jezu, nie, Jezu, nie. I na pewno w dupie, nie, na, na pewno wrócę, na pewno, przecież to, mi, przecież to, nie, no to tam tydzień wyłam, tam nie jadłam, schudłam cztery, no wszystko było tego, nie, ale, ale mówię, ogarniaj się, ogarniaj się. Jest pandemia, dawa jakieś interwencje kryzysowe online, na trzy się sesje mówiłam nie, rób coś, nie, po prostu bo w dupisz, nie. I zaczęłam robić różne rzeczy, nie było tam biegania, ja nie miałam siły na takie rzeczy, ale... Ale rób coś, nie? Po dwóch tygodniach, no już po pogrzebie tego mówię, patrzę, leżą te buty do biegania, nie? I tu mi cieknie, mm -hmm. ale leżą te buty. Ja mnie, kurwa, mać. Włożyłam te buty, mówię. Przebiegnę i, albo nie przebiegnę. Tak, i biegłam mi wyłam, nie? Mm -hmm. Ale przebiegła i mi, mi się trochę lepiej zrobiło. Znaczy, że nie znaczy, że bieganie pomoże na A Ja mówię, rób coś. Rób coś, bo zacznij znowu, nie? Zacznij robić różne rzeczy. nie? Z... Ale czułaś, że to będzie dla ciebie dobre, czy, czy się zmuszałaś do tego? Czy czułaś, yy, że... Czułam, że to ja, będzie dobre. tak, że na tak, tyle, ile znasz yy... siebie, to trzeba zrobić. Tak, yy, yy, wiedziałam, co, co mam zrobić, i mówię tak, napiszę post na Facebooku. Mhm. I można być, ja mówię, ja to zrobię dla siebie. Napiszę post na Facebooku, że się stało to i to. I kto się chce modlić, a kto się nie chce modlić, bo nie wierzy, to po prostu niech nie wesprze. To jest, wiesz, proszenie o pomoc. Eee, ja to zrobiłam dla siebie, bo już wiedziałam, że no nic nie zmieni tej sytuacji, nic mi to nie pomoże. Oczywiście wszystkie te stadia żały przeszłam. Dlaczego ja? Dlaczego znowu mi się spieprzyło, nie? Za jakie grzech? Wiesz, te wszystkie... Yy, no czy nie Ale miałam... przeszłaś się sama ze sobą, tak? Tak, 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 i... tak. Natomiast napisałam ten post na Facebooku, bo i odezwały się do mnie masę, masę ludzi, z którymi nie miałam kontaktu wiele bo to wiesz, po studiach się porozjechali, za granicę, no tego... tak, a na Facebooku masz mn... e, Tak, i, mnóstwo i, znają, i ludzie nie? po prostu w prywatnym gdzieś tam na Messengerze tego pisali mi takie rzeczy, dużo mądrych mi rzeczy pisać. czyli na przykład pisali mi tak, e, to jest mój numer telefonu, jak chcesz to zadzwoń, nie będziemy rozmawiać, będziemy na przykład milczeć, jeżeli będziesz chciała, mhm. Ja napisałam, jak będę chciała, to zadzwonię, będziemy milczeć. I ktoś pisze, ok, nie? I o to chodzi. I o to, o, to, o to właśnie chodziło, że to takie, wiesz, zasypało mnie to tak. Ja tego, ale ja tego potrzebowałam. To nie jest, że ktoś nas słucha i powie, o, to ja teraz też tak zrobię. Wiesz, ktoś może, no tak? Ja też nie fajne rzeczy słyszę. Mnie najbardziej też zaskoczyło w tym lutym no i w marcu, <laughs> że ja znowu słyszałam te stereotypy. Że ja się muszę znowu wziąć w garść, że znowu. Płaczesz, nie? Że mam nie płakać? Że, y, że ludzie się nie, nie fajnie obok czują. się tak. Kurwa, mnie się zdarzyła tragedia tak. życiowa. Ja mam się przejmować, że komuś jest niezręcznie z tym, że ja płaczę i nie wiem, w pracy to widzę, nie? Telefony, jak. A że nie wypada nie płakać wypada w robocie? w ogóle, weź się w garść, nie? W zasadzie to już, yy, to, yy, wiesz, no, masz dla kogo żyć. Te, ja jestem tak, boże, przecież ja muszę to wyryczeć, mhm. przecież ja muszę to przerazcę, przecież ja to przejdę. nie? Tak, ja muszę przejść wszystkie te stadia, że ja muszę takie rzeczy ludziom tłumaczyć. Tłumaczyłam to 7 lat temu po depresji, nie, że się nie mówię takich rzeczy, nie, że weź się w garści, nie mają gorzej i te wszystkie bzdury. I znowu to słyszę, nie. Gdzie ta wiedza się podziała, nie? Ludzie znowu, no to z jednej strony było tak, że mam się wziąć gary, że tego, a drugie, drugie, głosy były tak: natychmiast iść do psychiatry. A ja mówię, ale dlaczego? Natychmiast iść do psychiatry. Nie można płakać, nie można być smutnym, yy, bo znowu tak. A mówię, ale ja nie czuję. Ale ja nie czuję. Nie mam takiej potrzeby. Ja wyję, bo tego, ale ja nie czuję, że ja, że ja, ja miałam takie obawy, ale ja mówię, tego nie czuję. I nie pójdę. I cały czas słyszałam, idź, idź, ale, ale nie. Ale po tak. co, po leki? Po co? Tak, żebym przestała płakać, rozumiesz? Żebym była weselsza. No, jakieś chore. Leki, to było. żeby przestać płakać. Tak, żebym tak wróciła do normy. A ja mówię, nie, nie. Ale płacz jest y, chyba taką najbardziej podstawową formą no żałoby. Pierwszym etapem też. I ja... może się ciągnąć przez całą żałobę. No pewnie, przecież do dwóch lat jest niepatologiczna żałoba. Tak mhm. średnio, nie? Ja tak, ja tak powiedziałam, weźcie się, mówię, pierdolni w ten łeb i zastanów się, dlaczego tobie jest tak ciężko z tym. Że ja tu siedzę i wyję. No bo to jest krępujące, jak ktoś mm. przy tobie płacze. No ale mówię, dla, dlaczego? Bez radności się gada, nie? Dlaczego takie aż głupoty. mnie wysyła, do psychiatry, nie? Mówię. No ale może to była taka wiesz, dobra rada. No to słuchajcie. W dobrej dobre wierze, rady, słaba rada. No hmm. i ja nie poszłam. Nie poszłam, gadałam, y, z, y, gadałam z ludźmi. Z grupy, powiedzmy sobie, taka grupa wsparcia mi się zrobiła trochę z tych moich um, terapeutycznych historii. Byłam na kilku spotkaniach um, z psychoterapeutami, którzy nie odmówili mi pomocy, ale to była, ja mówię, ja chcę mówić o sobie, nie? To nie było mieć o niki o żadnym moim pacjencie, kliencie, mówię, to, to ma być dwie godziny o mnie. I było dwie godziny o mnie. Ja to musiałam wywalić, wypowiedzieć, powiedzieć, co ja robię, zapytać się, czy dobrze robię, i tak, wiesz, czyli już no, zgłosiłam się o tą pomoc. No, i chyba miesiąc temu poszłam do psychiatry. Ale poszłam nie ja dlatego, że płaczę, tylko poszłam, żeby ktoś mi z boku zobaczył, czy to jest dobrze. Mhm. Poszłam i poszłam, bycia nie przyszłam to pozwolnienie, nie przyszłam po te tabletki. Przyszłam po to, żeby pan mi powiedział, czy ja ogarniam, czy nie ogarniam, bo chcę mieć obiektywnie coś z boku. No, i pół godziny trwała ta wizyta mhm. u psychiatry. On mnie pytał, ja odpowiem, wszystko tego mi, to jest żałoba. Mówi, jak będzie gorzej, jak coś się będzie pogarszał tego mówi, no to wróć. Nie? Czyli, że żałoba może się y, przerodzić y, w depresję, czy jednak żałoba ma w sobie trochę elementów depresji? Czy I nie tak do... i tak myślę. No wiesz, no jeżeli są osoby, które 10 lat na przykład po pogrzebie płaczą tak, jakby to było wczoraj, to znaczy, że to jest nieprzerobione. Nie? To, że ja tu siedzę i o tym mówię i nie wyję, mhm. To znaczy, że. że przerabiasz. Że 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 Przerabiłaś i świetliwać. To chodzi? nie znaczy, że ja nie mam takich dni, że na przykład nie wiem, jest wieczór, idzie jesień. Czujesz to nie, nie ma słońca. Ja mam puste łóżko w domu, bo mam dwuosobowe, oczywiście cudowna sprawa. Znaczy już nie śpię mhm. z tam maskotką, ale spam z trzy miesiące z maskotką. Po prostu taki sposób to mi pomagało i okay. miałam to w dupie. Co kto powie, że ja śpię z misiem, ale już nie śpię. Ale teraz już śpię sama, ale no czasami jest tak, że, wiesz, popatrzy się z boku nie i dobrze nie jest, nie? No to sobie popłaczę, jestem mhm. się dobra, potrzebne ci to było. Ale masz coś takiego z, z płaczem, bo ja na przykład tak mam, że bardzo długo nie płaczę mm. i gdzieś kumuluję w sobie jakieś rzeczy i nawet chciałabym popłakać, ale jakoś mm. mi nie idzie i przyjdzie taki moment, że jak sobie to wyryczę, to wydaje mi się, że ten limit łez wykorzystałam mhm. i potem już jest taka ulga, nie? że no, trzeba wypłakać czasami, Czasami tak. Powiem. po coś to jest, w, Tak. po co są te łzy yy, w organizmie. Yy, I nie ma takiego, myślę, też społecznego przyzwolenia, my chcemy tylko to dobre. Na fejsie wszyscy są fajni, na Instagramie wszyscy są fajni, uśmiechnięci tego, a jak ktoś płacze, no to, yy, to weź coś ten tym zrób i generalnie widzę, że to jest taki feedback, że wszyscy się cieszą, jak jest fajnie, a jak ktoś płacze albo jest smutny, no, ja na przykład też często jestem, no, uśmiechnij się, tego mówię, ale mi się teraz nie chce. No, ale uśmiechnij się, bardzo często uśmiechnij się. Y, nie możesz być smutna, nie? W ogóle ja mówię, ale dlaczego nie? Y, ja widzę taką też nieakceptację, taki też dużo trudność w społeczeństwie akceptacji tego, że komuś się gorzej, ciężej. Ja mówię: "No ale mój dzisiaj mi nie jest wesoło, tak? No ale jutro mi będzie lepiej", nie? I to jest Smutek jest taką samą naturalną emocją, jak nie wiem, jak, jak radość, jak zazdrość, jak zabić tego, no dlaczego ja mam tego? Dlaczego? No teraz jest mi smutno i to jest normalne. Może dlatego, że to że twój smutek powoduje takie skrępowanie w towarzystwie i trochę się przenosi i głupio, no nie wiadomo jak się zachować, jak wszyscy się śmieją to jest bardzo fajnie, bardzo różne są reakcje ja A na ale z tym potrafię... smutkiem jest, jest problem no. jest, ale na przykład łeb mnie boli w robocie, nie, bo mm -hmm. na przykład yy, nie wiem, nie wspałam się na przykład, nie, i na przykład yy, ja lubię takie autentyz swojej pracy na przykład jak ktoś przychodzi do mnie, no już długo na przykład no, ktoś przychodzi do mnie na terapię, ja na przykład yy, mówię Dzisiaj mnie głowa boli, nie? Mogę być trochę taka zmulona, nie? Okej, okay, może być to, czy nie. I ja nie spotkałam się z... w gabinecie nie, spoko, nie, pani Agato, nie? No, każdy może mieć gorszy dzień. To się mniej spotkałam w tym gabinecie pracując z pacjentami, niż, że tak powiem, od otoczenia takiego pozapacjentowego, nie? Ja, ja pamiętam, przypominają mi się duże z tych tematów, Dziś wszystkie nie poruszymy, ale takie zaskakujące rzeczy. Na przykład idę na ulicy gdzieś tam w mieście i spotkały mnie trzy osoby. Z mojej byłej szkoły, z liceum, mm -hmm. nie? A to była taka sytuacja, no, no, świeżo po rozwodzie, więc połowa była mnie. Byłam bardzo chuda, bardzo wychud patologicznie wychudłam, no bo to było z depresji. I pamiętam taką sytuację, jak tam spotkały mnie te osoby, coś, coś tam się tam, tam tak. Yy, I pamiętam takie, panie Boże, nie? Ja, yy, 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 co ty tak schudłaś? To tak, nie wiem, się, że ja się odchudzam. Czy, jak to zrobiłeś? Ja z ja, tymi ja tak, no. Depresja. I, i, I patrzę, i tak. Yes. Nie mów tego. Nie mów tego. A ja mówię, dlaczego. Nie mów tego, nie wolno tak mówić. Ja to do dzisiaj pamiętam, wiesz? Potem, se poszłam do domu, tak kuźwa. Jakie to jest fatalne, że, i, że, nie, że taki jest odbiór, nie? Wiesz? Ja sobie tak myślę, że w Warszawie, jakimś Krakowie czy gdzieś tam, trochę może inaczej ludzie funkcjonują, nie? I też dostaję takie informacje z że tam, wiesz, no tam, nie wiem, ktoś tam w pracy powie, że ma depresję i wszyscy okej, okay, nie? Rozumiemy to, nie? Rozumiemy ci, że te... A jak masz małą miejscowość albo jakoś wieś, ja widzę, jak się ludzie męczą, nie? Ja, ja, ja widzę dookoła, jak ludzie wstydzą się, jak, jak powie. łatwiej jest powiedzieć, że masz raka. Mhm, to jest Wtedy takie, wszyscy tak, cię głaszczą tak, i tak. współczują. Jak masz depresję, to... To głupio, bo tak to po, po pierwsze to jest wymysł, to jest taka trochę twoja wina i tak. leki na depresję jest wejść w garść. No, jesteś słaba. No i, i słaba. Nie? Słaba jesteś, nie udźwignęłaś czegoś, nie? A ty nie biczowałaś się sama, że cię dopadła depresja? Może bardzo na samym początku, ale to było takie bardziej, no ja? Mhm. To bardziej było na takim, to było tak dla mnie niewiarygodne, że aż zaskakujące, nie? A teraz wiem, że mogę zachorować w zasadzie praktycznie na no wszystko. Czasami, jak ludzie tak kompletnie nie dowierzają, nie, no to ja taki przykład mówię, no mówię, no, a mówię, ale mówię nie może zachorować na grypę. No jak to? Na raka, onkolog no, może zachorować. No, no może, a ja mówię, tak. ale ludzie tak, ale ale wiesz, to jest co innego, to jest, wiesz? A ja mówię nie, ja mówię, to nie jest co innego. No właśnie, bo to nie jest co innego, bo to, to jest, nie po jest co prostu innego. Chemia też, nie? Jest chemia. No, no, różne są przyczyny depresji, różne. ale jedną z nich jest no, po prostu zmiany w I ja bardzo polecam leczenie farmakologiczne, polecam, polecam psychoterapię jak najbardziej, a autoterapię czy jakieś takie rzeczy, bo tak można sobie powiedzieć, że to są takie też profilaktyczne, ale autoterapeutyczne, że to jest gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam daleko. Ale jeżeli ja poczuję, że będę się obserwować i zobaczę, że oho ja się zgłoszę. A co, a co robisz, jak czujesz oho, że co coś, ja coś jest słabo? Nie najbardziej, na przykład jak przychodzą e, na ten moment mi zostały e, automatyczne myśli, mm -hmm. albo na przykład automatyczne obrazy. Mm? Czyli na przykład usłyszę jakąś piosenkę w radiu mm -hmm. i kurde, skojarzy mi się no z tak. nim, nie? I to są takie rzeczy, że nie? Ale bronisz się wtedy, czy Ja czy, wtedy czy mówię: tak, zmień piosenkę. I ja to zmieniam na siłę, nie? Pomyśl nagle o czymś innym. I specjalnie myślę o czymś innym. I bo jak zacznę, to zacznę w to wchodzić, wiesz, to tak właśnie jest, że, mm -hmm. że od razu. Od razu y zmieniam myślenie, od razu mówię: y albo wiesz, jak mam jakieś takie gorsze dni, że jest trudniej, y że coś tam jest beznadziejne, to ja mówię: y od odpieprzyć się ode mnie, to w ogóle spieprzać z tymi myślami, teraz pomyślę coś innego. I myślę coś innego. Chodzi generalnie o to, że musisz pomyśleć coś innego. Bo ludzie często mówią: tak, są takie pierdoły psychologiczne, nie? Ale mówię: ale, ro ale robisz to? No wiem, że trzeba myśleć coś. Mówię, ale myślisz o czymś innym wtedy? Na siłę nawet. No nie. A ja mówię: aha, nie. To jest tak, że i ta myśl, wiesz, zaczyna. Jakbym sobie bo jak widzę, że jak mi ten obraz przychodzi, jakaś taka myśl, to zaczyna się to pogłębiać, wie, zaczynam jakieś wspomnienie wspominać, nie, zaczynam, ja mówię nie, 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 nie. Ale to, to Idę umyć wannę. Nie boisz się, że to jest właśnie takie wyparcie trochę y, żałoby? Y, nie, chyba nie, nie. Czasami sobie pozwalam pomyśleć no, o takich różnych rzeczach, i wtedy sobie opłaczę, nie? Ale no na przykład wtedy wiem, że muszę mieć takie miejsce, że no, nie w robocie, nie? Że na przykład rozwali mnie to na pół dnia, no bo nie będę mogła pracować. No, tak. no i wtedy co powiem, że, sorry, ja są już teraz dwie godziny po Ale praca to paradoksalnie trzyma w ryzach i stawia do pionu. Tak, bo, bo już weź se zwolnienie, hmm. siedź w domu, tak i tego. No i ja mówię, dobra, poszłam do tego domu, nie? Po tej, po tej śmierci. Jak ja się zorientowałam, że ja siedzę w domu i się gapię w ścianę, a minęło 6 godzin. Serio, ja w się sensie takiego, o kurwa nie, nic, te, nic z tego, żelazko, prasuję cicho na jutro do roboty. Przyszłam i oni, co, co ty to robisz? A ja mówię, będę liczyć słupki, będę liczyć tabelki, no i co mówię, Ja mówię, nie mogę w domu siedzieć. Ja mówię, nie mogę w domu siedzieć, bo ja w tym domu zgłupieję, mówię, bo tak, wszystko mi się kojarzyło, ja go wszędzie widzę, no tak, ja go słyszę, tak, on oczywiste. mi robi kanapkę. Mhm. Mówię, nie, no ale do tego domu ciągle wracam, nie, i też muszę to, e, nie bardzo też muzyka na przykład, to też trzeba se znaleźć, śpiewam, mhm. Ja jestem po szkole profesji, też, też mało kto wie, że ja dużo śpiewam i yy, śpiewam dla siebie, ale śpiewam. Mam już zestaw, wiesz, określonych melodii i po prostu jak tu jechałam, to też śpiewałam sobie w samochodzie i no, no rób to, co pomaga. To jest taka identyfikacja. Um, nie ma złotych rad. Co by pani poradził? Ja w ogóle rad nie udzielam. Ja nie wiem, co by pani pomogło. Ja tego nie wiem. Ja wiem, co mi pomoże. Chyba pomaga. nie można też powiedzieć, co, co pomoże. Nigdy Tylko nie, nie. Op opowiedzieć o tym, co mi pomogło. Nie? Tak. Próbuj swoich rzeczy. Tak. Co Tobie pomoże. Tak. tak. To jest odszukiwanie, wiesz, kiedy w Twoim mom momencie jakimś życia była Ci choć odrobinę lepiej, ale wiesz, ludzie to myślą, że to jest wiesz. High life, szampan, o tyle, rozumiesz? Kiedy mnie na przykład było trochę lepiej, nie? To sensie, że tak, no było mi lepiej, nie, na przykład jak wyszłam na odpór, albo było mi lepiej jak się bawiłam z psem, a nie mam psa, ale moja mama ma psa, pojadę do tego psa i się z nim po prostu pobawię, nie, to było mi trochę lepiej. Po prostu identyfikacja, nie grzebimy w przyszłości, ale na przykład identyfikacja takich momentów, chociaż mikro, mikro ci w tej takiej dupie było choć odrobinę lepiej, co tam takiego było, a pomyślałam sobie to, a poszłam do kina, a zadzwoniłam do kogoś, nie wiem, posłuchałam muzyki ugotowałam coś, nie wiem, ludzie robią różne rzeczy, ale to było o tyle i to trochę pomogło. No to zrób to. I ja to na przykład robię, nie? I tak identyfikuję cały czas. To jest trochę takie, takie męczące, no bo musisz być czujny, no, musisz Oj, analizować, nie? Musisz... E, wiem kiedy momenty wdupia mnie, czasami sobie pozwalam na to, ale nie pozwalam się no, nie, absolutnie nie pozwalam, to nie, że wypieranie, ale ja, ja nie mogę tego rozhuśtać, bo jak to rozhuśtam to... to no. Czujesz, że jakbyś to rozhuśtała? Tak, jakbyś... ja czuję, że jakbym to rozhuśtała, mhm. to bym się tak zapadła i tak bym se płakała tydzień, nie? Że nie możesz już mocno wejść w żałoby, tak? No tak, jak ty mhm. mówisz, ten słynny kocyk, mhm. łóżeczko, i, a potem miesiąc nie wychodzisz tego łóżeczka, nie? Ale na przykład mnie jest nie jest autentyczny. Tylko ty nie wiesz, każdym przy... jak ja na przykład pójdę na trening, ja w do domu wrócę nieżywa, mhm. bo że jak mi jest dobrze, jak mnie to pomaga. Ja w ogóle nie mam żadnych myśli takich, że jakiś tam taki wiesz, jest beznadziejnie, wiesz, co ty teraz będziesz w życiu robiłaś, jesteś sama, znowu ci się spieprzyło życie, nie? Yy, Naprawdę to pomaga. To tak jak po bieganiu są te endorfiny, czy niektórzy po, no po czymkolwiek. Naprawdę mnie jest lepiej. Ja mam po spacerze endorfiny, no, bo na bieganie to się nie rzucę, nie ma szans. No ale na przykład po spacerze naprawdę te, jest lepiej. Tylko wiesz, musisz się na przykład tam zmusić. Kupiłam no trzeba z, wyjść. Miesiąc temu sobie kupiłam zegarek. Mhm. Kupiłam se Garmin'a, Wszystko se tam, no, cały dzień go rozkimiłam, bo nie mogłam go rozkim. A jak już rozkimiłam i on mi, on mi powiedział, że ja mam 20 lat i ja mu wierzę. Aha, tak. I ja latam na zegarku. Tam jest spinanie, tam jest rower, tam jest bieganie. I on mi, i, i on mi, i on mi na przykład mówi rusz dupę, Zegarek do mnie mówi, rusz się. Zegarek do mnie mówi. Komunikat, dobry... rusz się. No, to dobry motywator. I po prostu to jest, to jest mój trener personalny, nie? No bo ja też różną mam pracę, dużo wyjeżdżam, dużo podróżuję. I on mnie tak trochę też pilnuje, nie? Jak czasem se tak e, pada, ale buty leżą, nie? Bardzo mi to pomaga. Natomiast yy, ja myślę, że trzeba zacząć jednak od psychoterapii, od leków, yy, poukładać sobie to wszystko, zidentyfikować. Ludzie mają różne rzeczy. Ja nie miałam jakichś rzeczy do przepracowania tam z. Takich nim, z przeszłościowych dzieci. dzieciństw. Nie miałam takich rzeczy, ale dużo osób ma. I żadne tam bieganie nic tego nie załatwi. No bieganie, joga, no nic nie załatwi. Nic nie załatwi. W sensie, to małe, jest takie małe drobne, później. tak, 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 ale takie to drobne drobniutkie rzeczy pomagają, tylko tak. one też mogą być cholernie frustrujące, że boże, taka ma mała rzecz i ona nie zadziała od razu, tylko po mm. jakimś czasie mm. i tych małych drobnych kroczków trzeba zbierać, żeby było tak jakoś trochę lepiej. Mm. No nie ma takiego złotego pstryk, nie? I ma leki też nie pstryk. są takim, że wow, ekstra będzie zajebiście, nie, po prostu będzie jakoś Ale tak bardzo tak dwie ważne lepiej, rzeczy: akceptacja. Ja się zaczęłam akceptować, bo my cały czas chcemy coś zmieniać w tym swoim życiu. O Jezu, pada! O, Jezu, za gorąco! No tak jest. Po prostu pada. No i nie, tyle. To tutaj akurat robił sobie narzekać e, na tak. pogodę. No. no ale na przykład nie I też wdzięczność. Nie jak się zapytam, co dzisiaj, dzisiaj się fajnego zdarzyło, to ludzie często mówią, kurwa nic nie. A, no potem, nic. Ja potem, z a potem jak zaczynają myśleć inaczej o swoim życiu, to się okazuje, że sto rzeczy się zdarzyło. nie? Ja na przykład wstaję rano i na przykład mówię tak, o, kurnia, nie, dwie nogi mam. Mhm. Zarąbiście! Mogłabym ich nie mieć, nie? Ale akcja ludzi jest, A co to za pierdoły psychologiczne? No, no dwie nogi mam. No a mówię, no ale stary. Jak cię ząb boli, to wtedy dopiero doceniasz, że wiesz, te zęby cię nie bolą. Dopiero, nie, jak jesteś chory, no to masz grypę 40 stopni, no to se. Jak fajnie jest być dnie? E, o Jezu, nie. Znowu trzeba ten obiad ugotować. Ale no, stać cię było, żebyś coś kupiła na ten obiad, nie? Po prostu taki. To się trochę To no, Psychologia pozytywna nazwa, ale we, w każdej czynności drobnej, życia codziennego, dostrzegać te fajne rzeczy. A to jest nie. ćwiczenie naszego myślenia i muzyki. Tak, no, że to nas tego nie uczą. To po prostu trzeba sobie wyćwiczyć, bo tak. jak mamy tyle tych negatywnych, automatycznych myśli, tak. to trzeba przeciwwagę im. Dać. Ale to już od przedszkola, od, już systemy, już to nie jest tak, zobacz. Dostałaś czwórkę w szkole. Czwórka jeszcze w miarę. Czwórka. Chociaż jest taka już. Ale wiesz, czwórka, a za czemu? nie piątka, nie? I to jest takie myślenie. Jeżeli ty żyjesz sobie 30, 40, 50 lat, tak nie? Ale wiesz, no mogłaś tą pracę lepiej zrobić, nie? Zrobiłaś na 80%, no ale wiesz, nie nas. A dlaczego się mówi tak, czwórka? Hmm, jak ty to zrobiłaś? Że to była tak trudna klasówka, a ty dostałeś z niej cztery, nie? I to jest tak, to. to jest no fajnie. i ja tego się nauczyłam, nie? Truja jest już taka. No ale nie dwa. No tak, że zaliczone. No trójka jest taką, takim potknięciem, można powiedzieć, ale, ale fajnie, jakby ktoś ale powiedział, okej, okay, wszystkim... dzisiaj było do dupy. No. Jest ta trójka, jest średnio mo może być lepiej, a nie stać się na więcej. Słuchaj, dlaczego to, je, to zrobiłaś. to jest we wszystkim. Słuchaj, hmm. ja słyszę do koła tylko, bo że jak ja mam dzisiaj beznadziejny włos. Zamiast myśleć, ku no, fajnie, że w ogóle mam włosy, nie? No nie wiem, za 40 lat mogę nie mieć żadnych włosów, tak. nie? Eee, no nie wiem, no, 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 no to są tysiące rzeczy, które można. Y Przekręcić, zupełnie inaczej yy, pomyśleć. To jest myślenie o zasobach, myślenie o umiejętnościach, a nie o myślenie problemowe. My Myślimy problemowo w Polsce. I to nas bardziej też, myślę, predysponuje do myślenia pesymistycznego. No i jak się coś stanie, to łatwiej jest, tak myślę, w dupieniu, w depresji. Nie? Natomiast, no no, 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 mogę tu być, mogę tu mówić, ile osób może teraz tutaj siedzieć z tobą? No tylko ja. <laughs> teraz o tej godzinie tylko no, ty. Widzisz, e, więc e, takie, e, a już, e, o Jezu, tak, już, o Jezu, nagranie, stres, te, a ja mówię, a ja się cieszę, mówię, ja się cieszę, bo ja mówię, wreszcie tu jestem, mówię, oglądałam to wszystko w domu na słuchawkach, a teraz mówię, siedzę tu, mówię i mówię, to, to cudowne. Będzie, to będzie dzisiejsza wdzięczność? Tak, ogromna, no niesamowity dzień, ja w ogóle na niego już z dwa tygodnie czekam. W kalendarzu mam zapisane. To super. Także super, że zmiana myślenia jest dobra. No, to jest. Zmiana myślenia jest dobra. Zmiana myślenia wszystkim polecam. Ale to na późniejszym etapie, jak się człowiek wy. Jak w stanie z łóżka. Jak wstanie stanie z łóżka i, zacznie jeść i myć się. przejdzie trochę tak. psychoterapii, to zmiana myślenia i inne spostrzeganie, tak? Że mnie plecy dzisiaj nie bolą. Także nie wiem, nie mam dzisiaj migreny, także że no nie wiem. No A te plecy też mogą boleć właśnie od myślenia. Nie? że można sobie tak wejść ale w zamartwianie się, tak, tak, że może, może wejść w plecy, nie, może wejść we wszystko. Ja, odkąd zmieniłam i pracuję nad sobą, miałam takich dni, że mnie coś boli. A bolało mnie częściej, no. bolało mnie częściej, nie? No, zawsze można wziąć tabletkę, ale można coś zmienić w swoim życiu, nie? Można zmienić trochę myślenie, nie? No zobacz, spotkasz kość na no, co słychać, stara bida. No dlaczego mhm. jest to myślenie problemowe? To jest takie myślenie, wiesz, niesprzyjające. A daj spokój, jest takie. A co? daj jak, spokój. Ale jak ktoś powie, yy, fajnie, ogarniam sobie to już tak. Nie, no to dziwne jakieś fali nie? Jakieś. Przemądrzała. No bo. Chyba jest coś takiego, że tak głupio się chwalić, nie? Że Głupio się chwalić, lepiej coś powiedzieć, że, że jest do dupy, żeby ko Dlaczego kogoś właśnie? podnieść na duchu. Ale nie chyba nie, się... nie na dzisiejszy odcinek, nie. nie? no. A co jako osoba, która zmaga się z depresją, bo to chyba będzie całe życie zmagania, nie? Tak sobie myślę. E Czego chciałabyś nie usłyszeć od otoczenia? Czego byś potrzebowała jako, jako osoba z depresją, od, od otoczenia, y, nie wiem, znajomych, y, rodziny? Co mówić, czego nie, nie mówić? Oprócz tych, y, nie mówić, właśnie tych takich najgłupszych iść pobiegać? Tak. Co robić? I co, jak, jak być, jak uczestniczyć, jak obchodzić tego, się z osobą z depresją? Mhm. Jaka jest instrukcja obsługi? Zamiast tych wszystkich fatalnych rzeczy ściągających w dół i nie pomagających, to na przykład. Y Wystarczył takie rzeczy, słuchaj jakbyś chciała pogadać, jakbyś chciała się spotkać to wiesz gdzie mnie znaleźć, to możesz zadzwonić, tak, jeżeli chcesz posiedzieć na przykład ze mną razem, pomilczyć i jestem na to gotowa, i na przykład ktoś siedzi, milczy, nic nie mówi, nie na przykład, jak jest głęboka decyzja, tam depresja, tak, takie rzeczy, których ja teraz nie potrzebuję ale na przykład, jeżeli byś chciała, żebym Ci przyszła pozmywać gary to daj mi znać i tyle. A nie siedzieć, wiesz, i na, użalać się nade mną i no już weź w końcu wstań z tego łóżka, czy cokolwiek takiego, nie? Tylko albo na przykład się powiedzieć, słuchaj, rozumiem, że ci jest ciężko. Po prostu ja to rozumiem. I mogę posiedzieć przy tobie, nie? I na przykład coś takiego było spoko. A jak reagowałaś na pocieszanie? Bo to, to jest, moje jest jeszcze bardziej dołujące, pocieszenie. Źle, źle, źle. Szczególnie takie, też w Polsce mam taką tendencję do porównywania, wiesz, no Krysia się szybciej ogarnęła, a Marysia to się ogarnęła. No tak, ale tak. takie będzie dobrze, będzie kiedy dobrze. jesteś w takiej dupie, że, no, nie, że nie masz nie siły na kolejny dzień hmm. i wiesz, że chcesz zniknąć. Wiesz co, to chyba nawet trochę takie tendencje agresywne. Jakie no. kurwa będzie tak, dobrze, tak. wypierdalać. No. To takie myśli, nie? Tak, to będzie I dobrze jest najgorsze I stąd na świecie, w ogóle już chce być sama. Nie mów mi takich, rzeczy to, mi już, takich to już, rzeczy, to już lepiej w ogóle nie mów nic i zniknie, niż tak. pocieszanie. Tak. Będzie dobrze, jakoś, to, to, jakoś to będzie. A szczególnie, że słyszysz to już 20 raz mm -hmm. w ciągu dnia od różnych osób. Nie, 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 nie wiem skąd takie pomysły na takie, na takie rzeczy, ale to jest jakieś takie globalne. Chyba po prostu o sobie z, z depresją lepiej po prostu jej posłuchać, hmm? yy, powiedzieć, yy, przykro mi, że się tak czujesz. Może ja nie, nigdy nie zrozumiem tego, jak bardzo źle się czujesz. Nie, no nie mam. No, nie, no ten, kto nie ma depresji, nie czuje tej chemii, bo to są takie myśli, których kurde czasami się nie da opisać za bardzo. No. Ja na przykład e, miałam e, dwa miesiące temu pierwszy raz w życiu taki mocny atak paniki w centrum handlowym. Mhm. I dopiero w ogóle zrozumiałam, co wszystkie, y, y, wszyscy goście, którzy byli na tym fotelu, w którym ty siedziesz, y, opowiadając o atakach paniki, co mieli na myśli. Nie? Mm -hmm. No tak. To mówię: aha, no. to rzeczywiście masz wrażenie, że umierasz. Tak, jakbyś byś no. tak, zawał i za chwilę amen nie? I no. mówię, aha, to teraz dopiero zrozumiałam więc było mi bardzo ciężko na przykład zrozumieć te ataki paniki no, doświadczyłam sobie. go, to jest, jest to hardcore absolutny, jest. ale właśnie osoba z depresją nawet jak tłumaczy innej osobie to co to jest za uczucie w tej depresji no to nie da się go do końca zrozumieć nie? tak, ja myślę, że kluczem to jest, ponieważ każdy potrzebuje czegoś innego jest po prostu zapytać nikt tak. praktycznie tego nie robi, na przykład czy jest coś Czym mogłabym Ci pomóc? Czy jest coś, co mogłabym dla Ciebie zrobić? Jak ktoś powie nic, ok, akceptuję. Uszanować to. to, nie? Tak, ktoś powie, zrób mi zakupy, nie, na przykład. No to zrób te zakupy. Poleż ze mną, poleż ze mną, mną serię. Ktoś powie, no. przytul mnie, nie? Ułóż ze mną puzzle, nie wiem, tak. głupoty. No. Ale zapytaj tej osoby, tak? Bo mnie, znaczy nie każdy po tym programie pójdzie się wspinać. Praktycznie mnie nikt. Ale mnie to pomaga, bo ja zawsze to chciałam robić, tego nigdy nie robiłam z różnych przyczyn. No ale odpowiedziałam sobie na pytanie co ja chcę robić, nie? Nie chcę pływać na przykład. Nie kręci mnie to, nie? No, ale coś tam w głowie mi świta, może za rok. Ale na razie nie chcę tego, nie? Czego ty potrzebujesz? Czego ty chcesz, tak? Ktoś może powiedzieć, nie wiem. Yy, no, toż może powiedzieć, czy chcesz, żebym posiedziała przy tobie? No, ktoś może powiedzieć tak lub nie. Jak tak, no to, no to posiedź. Zapytaj. Zapytaj. Każdy potrzebuje czego innego. Dzięki, że ze mną posiedziałaś. <laughs> dziękuję bardzo. Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.